zabawki. Każdy z nas miał swoją ulubioną. Są przeróżne i mają wspomagać rozwój dzieci oraz sprawiać im radość. Lecz co najważniejsze, muszą być bezpieczne. Dlatego zanim trafią na półki sklepowe, a potem do dzieci, muszą spełnić określone wymagania bezpieczeństwa. Odpowiadają za to producenci i importerzy. Ale czy na pewno miś lub rowerek nie stanowią zagrożenia dla naszych pociech? Nie tylko rodzice zadają sobie to pytanie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów również. UOKiK czuwa nad bezpieczeństwem produktów, szczególnie dla najmłodszych konsumentów. Pokażemy, jak to się odbywa, a potem doradzimy rodzicom, na co powinni zwrócić uwagę, kupując zabawkę. UOKiK prowadzi nowoczesne, specjalistyczne laboratoria. Jedno z nich, zlokalizowane w Lublinie, zajmuje się głównie zabawkami. Przechodzą one tutaj wiele testów. Działania te mają sprawdzić, czy zabawki sprostają codziennym wyzwaniom, przed którymi postawią je nasze ciekawe świata pociechy. Wachlarz dostępnych badań jest bardzo duży. Testy wykrywają między innymi występowanie małych elementów, wady konstrukcji lub palność produktu. Każda zabawka wymaga od pracownika laboratorium indywidualnego podejścia. Sposób wykonania badania, użyty sprzęt czy też poddane testom elementy zależą od rodzaju zabawki, a także zastosowanych przez producenta rozwiązań i materiałów. Co roku do badań typowane są zabawki, które mogą być niebezpieczne. Potem weryfikują to laboratoria. Niestety nie wszystkie produkty przechodzą pomyślnie próby. Zabawki stwarzające zagrożenie dla naszych dzieci są wycofywane z rynku, a na producentów i importerów nakładane są kary finansowe. A jak samemu zadbać o wybór bezpiecznej zabawki? Na co zwrócić uwagę? Oto kilka porad. Sprawdź, czy na zabawce lub jej opakowaniu jest znak CE, który poświadcza jej zgodność z unijnymi wymaganiami. Dopasuj zabawkę do wieku dziecka. Sprawdź, czy zabawka nie ma zbyt ostrych krawędzi i wystających elementów. Zwróć uwagę na solidność wykonania. W przypadku zabawek dla najmłodszych, sprawdź, czy nie mają za małych części. Zwróć uwagę na dołączone instrukcje i zawarte w nich ostrzeżenia. Niektóre zabawki podczas użytkowania mogą wymagać Twojego nadzoru. Sprawdzaj na uokik.gov.pl informacje na temat zabawek niespełniających wymagań bezpieczeństwa. Wyobraźnia dzieci podczas zabawy czasem nie zna granic. Tym bardziej musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych pociech. Rodzice świadomie kupując zabawki, a UOKiK wnikliwie je sprawdzając.